Witajcie, naprawiamy dzisiaj Odmę Wastrze 1.6 A16 XR. Już zdjąłem pokrywę zaworów, bo odkręciłem te śruby, wszystkie cewkę odkręciłem. Odkręcacie te śruby E10 wewnętrzną, odpinacie tutaj wąż od odmy. Tam jest zawleczka na śrubokręt, bardzo łatwo. Tutaj ta cała listwa jest wysunięta na tych dwóch ślizgach. To jest cała cewka. Ona ma numer tak jak tutaj na filmiku General Motors. O, tu lepiej widać. Też zdemontowana, ładnie wychodzi bez problemu. Tak wygląda pokrywa zaworów od tego Opelka, od silnika 1.6 A16 XR. I tu jest ta cała, tutaj znajduje się cała ta odma. Bardzo ciężko ją wyjąć. Ja już ją w zasadzie wyjąłem, pół godziny się z nią męczę, 40 minut we dwóch. Plastików w koło nałamałem, pełno różnych kawałków. Myślałem, że już wszystko zepsułem, jakoś ją wyszarpałem. Tutaj mamy tą gumeczkę niby, którą musimy do środka zaadoptować. Bardzo dużo grzałem moim sztajnelkiem, tak jak ich wcześniej ktoś mówił, żeby grzać, bo plastyki są twarde, już przegrzane od gorącego oleju. No i udało mi się to wyszarpać. Wszystko w koło tutaj jest połamane. Po prostu strzela, pyka strzela, dzieje się z tym. O, nawet widać na kolejny kawałek odpada. Ale to jest nieistotne, bo to i tak się działo bardzo mocno, bo te zaczepy tutaj są w całości. Tutaj później wsuwamy to w tą szynę. Ten otwór mamy w całości. Ten mamy w całości. Tu kolejny mamy w całości. Także ona i tak bardzo mocno się działa. I jeszcze na dodatek no, wsuwa się tutaj. Ale naprawdę przerąbane to wyjąć. Myślałem, że całą budowę zniszczę, ale jakoś się udało. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Zaraz bierzemy się za rozbieranie. Wyczyścimy tutaj tą naszą odmę. Ona też ma swoje właśnie zaczepy. Tak wygląda do połowy otworzona membrana. Kilka spinek połamanych. Tu przy tym otworze jest pęknięte, tu pęknięte, ale większość jest cała. I najlepsze było do tego takie super cienkie, płaskie śrubokręciki, o, takie cztery, bo te zwykłe są troszkę przygrube i te części są za szerokie. I wszystko łamią po kolei, ale ogólnie plastik jest taki już stary, że wszystko nam tylko chrupie i strzela, także nie jest to tak łatwo ogarnąć. Wyjęte do połowy, te jeszcze dwa trzymają, ale wyskoczą zaraz. Reszta powypinana jest i dwa połamane. Mówię, kupa plastiku ze wszystkiego leci, wszystko się kruszy. Udało się wypiąć i mamy takie cudo w środku. No i moja membranka jest uszkodzona. W tym miejscu jest dziurka. Jednak się myliłem co do tej membranki, że ona ma tylko tutaj jeden otwór. Ale patrząc z drugiej strony,
Ona jest cała wycięta praktycznie, a praktycznie do połowy jest wycięta. No. 2010 rok. Nowa ma 66 mm. Jakby ktoś potrzebował, to 66 mm. Dzwoniłem do serwisu, ta część jest niedostępna. Występuje jako całość z pokrywą zaworów. Także próbujemy po swojemu reanimować. Przed złożeniem też można zagrzać. Dobra, całość złożona. Ładnie nam wskoczyło w swoje miejsca, także są niektóre elementy popękane. Te dwa tutaj zawiasy są naderwane, ale ładnie wskoczyło, ta druga część trzyma. Oczyścimy tutaj środek i zaraz to zamontujemy. Dobra, obudowa czysta. Będziemy pasować i popodgrzejemy sobie, żeby nam się tutaj dreszcze nie pourywały nasze zaczepy, żeby to ładnie miękko wszystko weszło. Nasza odma wciśnięta w obudowę. Tak jak widać, są wyłamania na ściankach. I tutaj z tej strony idziemy montować. Pokrywa nasunięta. Teraz ją przykręcimy. Odma zapięta. Obudowa zamontowana. Przykręcamy cewkę. Dobrze, auto chodzi, uruchomione.